Siemanko, z tej strony Elio Patery Retrofan. Zaczniemy, no, można powiedzieć, już standardowo od jakichś tam moich wspomnień. A więc był rok 1989, czyli mały Tomek miał wtedy 10 lat. Komputera jeszcze nie miałem, bo Atarynkę dostałem w 91 roku. Główną atrakcją dla chłopaków w moim wieku, młodszych, starszych, no było wyjście na podwórko i zabawy w rozmaite rzeczy, w wojny, w wykopki, w berka, w Żyda, no różne były te zabawy. Przed telewizorem za dużo czasu nie spędzaliśmy, bo ramówka telewizyjna w tamtych czasach była, jakby to delikatnie powiedzieć, słaba, a nie delikatnie, była totalnie z dupy. Z takich rzeczy, które się oglądało w telewizji, to była Dobranocka właściwie, gdzie leciał Misiu Szatek, Bolek Lolek, Reksio, Zaczarowany Ołówek, coś takiego było. No więc przed tym telewizorem człowiek dużo nie siedział, bo były raptem 3 programy, w których nic ciekawego nie było. Aż tu pewnego razu, w 89 roku, jakoś w okolicach świąt Wielkiej Nocy, pojawiła się zapowiedź w TVP, że zostanie właśnie chyba w Wielkanoc wyemitowany film Gwiezdne Wojny. No i puszczono tam jakiś trailer, nazwijmy to, tego filmu. No i jak chłopak w moim wieku coś takiego zobaczył na ekranie, no to urywało dupę. Po prostu te kilkadziesiąt, kilkanaście może sekund tej takiej reklamy filmu, w której jakieś tam strzelania kosmiczne były, no to było cudo. No czegoś takiego w telewizji nie było. Więc jak nadszedł ten dzień, kiedy ta emisja była, to było jakoś w porze popołudniowej, pamiętam, bo coś około obiadu to było, nie wiem, czy mamy wtedy poganiałem, żeby szybciej zrobiła, czy kazałem, żeby poczekała, bo film leci, nie pamiętam, ale coś w tych klimatach. No i chyba nie było dzieciaka na osiedlu, które w tym momencie robiłoby coś innego niż siedzenie przed telewizorem i czekaniem na rozpoczęcie właśnie Gwiezdnych Wojen. Pamiętam, że ogromne wrażenie na mnie zrobiło to, co dzisiaj, jak się ogląda tą wersję z tamtych lat, to śmieszy, a wtedy te efekty były niesamowite. Ja się zastanawiałem jako młody chłopak, jak to było zrobione, że te lasery wylatywały z tych broni, że te czerwone chyba te lasery były, że to jest w ogóle na ekranie, że to się tam dzieje. No, byłem w szoku tych mieczy świetlnych. No, to było niesamowite przeżycie obejrzeć taki film w tamtych czasach. No i oczywiście po emisji, nie wiem, tam się szybko zjadło obiad i jak się wyszło na podwórko, no to już tam całe osiedle chłopaków stało, każdy trzymał jakiś patyk w ręku udający miecz świetny, a ci tacy bardziej, że tak powiem inaczej, z rodzicami bardziej zaangażowanymi, no to już trzymali jakieś takie metalowe, jakieś pręciki, albo już coś pomalowanego było, albo z tektury zrobione. No szał pał był na ten film. Wszyscy lataliśmy z tymi mieczami, bawiliśmy się. No i kilka lat później, jak już miałem Atarynkę, gdzieś też na Gwiezdne Wojny trafiłem. I po obejrzeniu, no już nie biegłem na podwórko z patykiem, tylko zacząłem tak się zastanawiać, czy mam jakąś grę, albo czy jest jakaś gra na Atari, która by była właśnie w klimatach Gwiezdnych Wojen. Stricte takiej gry nie miałem, która by miała w tytule Gwiezdne Wojny. Ale zacząłem sobie przeglądać moje dyskietki i szukać czegoś o kosmosie, no bo człowiek po obejrzeniu takiego filmu kolejny raz, no wiadomo, tak jak z Komando biegałem z pistoletem, no to albo grałem w strzelanki, no to po obejrzeniu Gwiezdnych Wojen, no chciałem zagrać coś kosmicznego. No i wtedy trafiły mi się dwie gry. Zybex, który już gdzieś tam na moim kanale jest, a drugą gierką, na którą trafiłem, był Drop Zone. Drop Zone mi się szczególnie w tamtym momencie po obejrzeniu filmu spodobał, ponieważ bohater, którym sterujemy na ekranie, gdzieś tam latając w kosmosie nad jakąś bazą, nad jakąś ziemią, strzały, które oddawał, no właśnie przypominały mi te strzały z Gwiezdnych Wojen. To były takie kreseczki latające. W tej gierce było bardzo takie mocne, szybkie tempo gry. No i człowiek nakręcony po Gwiezdnych Wojnach, no siadał i ciupał niemiłosiernie. Gierka, pamiętam, była trudna. Przed tym materiałem też sprawdziłem, czy się ładuje z kartridża i tak zagrałem, powiedzmy, minutkę. To jest trudne, trzeba to przyznać. Poczytałem też trochę o niej na Wikipedii i okazuje się, że w tej grze w ogóle trzeba ocalić jakichś naukowców, a powiem wam szczerze, ani wtedy, ani dzisiaj ja tam żadnych naukowców nie widzę na ekranie. Zresztą zobaczycie za chwilkę. W każdym razie na tamten czas gierka mi się bardzo podobała. Spróbuję dzisiaj w nią zagrać. Ale tutaj nie spodziewajcie się jakiegoś dobrego wyniku albo pokazania nie wiadomo ilu plansz, bo gierka jest trudna. Okej, przechodzimy do materiału, w którym jeszcze wam powiem parę rzeczy o tej gierce, więc zapraszam.
Dobra, grę też ładujemy sobie z kartridża. Naciskamy F, Drop Zone. Gierka się zaraz wczyta. Pokażę Wam na ekranie tytułowym jeszcze jedną rzecz, którą chcę, żebyście zobaczyli przed samym gameplayem. Tylko najpierw mamy pytanko, czy chcemy nieskończone życia? Nie. Nieskończone bomby? Nie. I nieskończone coś tam też nie chcemy. Strasznie mi się podoba ten napis i to, w jaki sposób wlatuje. Super to wygląda. I właśnie to Wam chciałem pokazać. Tutaj mamy 9 obiektów, które występują w czasie gry. Men to jest nasz naukowiec, którego mamy ocalić, a cała reszta to są wszelkiego rodzaju przeszkadzajki, które będą się na ekranie poruszać szybciej, wolniej. Niektóre będą nas strzelać, niektóre będą jakieś błyskawice puszczać. Niektóre będą nas dosłownie ścigać, atakować. No i wszystkie musimy generalnie zestrzelić. Gierka jest naprawdę trudna, przynajmniej dla mnie. Nie wiem, jak daleko mi się uda dojść i co Wam pokazać. Chyba, że będziemy wielokrotnie zaczynać od początku, bo żyć nie jest za dużo. Poziom trudności jest wysoki. Zawsze też możemy się ratować klawiszem spacji. Naciśnięcie spacji, kiedy mamy takie zagęszczenie wszystkich potworków tych cusiów na ekranie, powoduje, że cały ekran wybucha, wszystko ginie. Ale oczywiście bombek mamy tylko trzy, więc musimy sobie jakoś radzić. Ja już sobie chwycę Joya, palce położę na spację, naciskamy start i zaczynamy. Ok, no tutaj jest nasz bohater, który sieka takimi promykami, jak to widzicie, laserami, jak w Gwiezdnych Wojnach. Na dole mamy tych naukowców i musimy ich odstawiać w ten właśnie drop zone, który jest tutaj, taki biały krzyżyk na ziemi. I oni sobie wtedy przechodzą do bazy. Noż, kurde, jak ten lata szybko, skubany. I musimy ich odstawiać do tej bazy, która jest tam na dole. Oni sobie tam przechodzą i widzimy, ilu ich tam jest zebranych. Mamy już teraz trzech. Już ty franco. No, załatwiłem go. Mamy już pięciu, teraz szósty poszedł, następnego zbieramy, podjeżdżamy, on znowu przychodzi. Oczywiście nie musimy ocalić wszystkich, naszym celem generalnie jest oczyszczenie całej planszy z wrogów, no i z tych ludzików. Albo ich zbieramy i mamy za nich bonus, jak ich tam trafimy, zabijemy, też się nic specjalnego nie dzieje, oni po prostu giną, plansza jest wyczyszczona, tak jak widzicie teraz, i przechodzimy do następnego levelu. Na dole ta mapa jest zajebiście przydatną rzeczą, bo widzimy dokładnie, gdzie są te chłopki, które musimy ocalić, gdzie są wszystkie jakieś tam kosmiczne rzeczy. O, tutaj te gąsienice teraz wylazły, które nas gonią. Także możemy sobie już zaplanować na szybko, na jakiej wysokości ekranu, w którą stronę lecimy i od razu strzelamy, żeby załatwić wroga. No i tu już mamy koniec. No tak prosta jest ta gierka. Ale to dlatego też, że gadałem. Zaczynamy jeszcze raz. I może mi trochę lepiej pójdzie. Można też grać oczywiście autofajerem, ale zaraz Wam pokażę, jak to działa. Teraz włączam autofajer. Według mnie działa dużo gorzej, bo jest taka wyczuwalna luka w strzelaniu i to przy tym tempie akcji powoduje, że po prostu mogą nas dorwać, zabić i nie polecam. Zdecydowanie jest lepiej, tak jak słyszycie, naciskać fire i w ten sposób sobie planszę oczyszczać niż korzystać z autofajera. Dobra, już mam wszystkich wrogów, jak widzimy na mapie, rozwalonych w pył i teraz tylko zbieramy naszych naukowców, żeby sobie poprzechodzili tutaj do bazy. I ostatni. I mamy level zaliczony. No i oczywiście teraz z każdym następnym levelem jest coraz większe tempo, coraz więcej wrogów, coraz więcej rodzajów wrogów, na przykład ten, o widzicie, rozpadł się na takie kosmiczne gąsienice, dżownice, które nas gonią potem cały czas. Także trzeba mega uważać, jest tego mega dużo, ale tak jak widzieliście, jest spacja pod palcem. Naciskamy spację i wywala cały ekran. Znowu spacją musimy się ratować, bo niektóre naprawdę tak zapierdzielają. I są właśnie momenty, które no, trochę może będą drażnić Was, mnie drażnią, że nagle znikąd wypada jakiś tam przeszkadzajek i rozwala nas w mniej niż sekundę. Nawet nie mamy możliwości, nie wiem, zareagowania Joyem, przynajmniej ja nie ogarniam takiego tempa. Ale już widzimy na mapie, został mi ostatni gdzieś w tym miejscu. O, mamy level drugi. Podejrzewam, że levelu trzeciego nie uda mi się przejść, bo to jest rzeźnicze po prostu tempo i ilość tych cusiów wszystkich. Widzicie? I co, koniec? Nie, jeszcze jedno życie mamy. Już myślałem, że koniec. A jeszcze co tam, jeszcze jedną spację sobie odpalimy. Patrzcie, tutaj Android idzie, właśnie nam skasował naukowca.
Spanikowałem, odpaliłem spację, bombek już nie mamy, już sobie mogę rękę ze spacji zwolnić. Ale może się uda jeszcze do czwartego levelu dojść. Tutaj tych sobie pozbieramy. Jeszcze strasznie, jak widzicie, dużo na mapie do załatwienia. Strzela. Ten strzela. Te pikselki, które lecą w nas, te ich strzały są tak drobniutkie, że tego, kurde, nie widać czasami dosłownie. One bardziej przypominają te gwiazdy, które są w tle. I naprawdę można oberwać, nie widząc w ogóle, że to leciało w nas. Ale już na mapie jest malutko rzeczy. Może się uda coś zrobić. No, dżownico, kurde. Patrzcie, jak pita skubana. Dobra, mamy ją. I ostatnie dwa. Patrzcie, czwarty level będzie zaraz. Kurde. I co? I game over? Nie, jeszcze mamy. Ale żeby to zdówczył. Okej, okay. Koniec. Możemy się wpisać na listę. ARF. Ale jak jestem na liście, to nie jestem najgorszy. ARF, okej. Okay. No, ale nawet mnie nie ma tutaj w spisie. Pewnie 9. bo 10. pozycja. Nie, pierwsza, co ja gadam? Patrzcie, dużymi literami. Ja pierdzielę, jestem mistrzem. 16440. Dobra, polecam wam tą gierkę. Jest fajna, wiadomo, nie na dłuższą metę, bo jest przepotwornie trudna, szybka, ale tak, żeby się trochę zrelaksować, poszarpać joyem, postrzelać. Jest spoko. Może któregoś razu w przyszłości gruby się zdecyduje nam pokazać, czy jest 10 leveli, czy 16, ale ja myślę, bez oszukiwania oczywiście, wyżej niż 5 ja nie zajdę. To nic, kończymy. Gierka fajna, zagrajcie sobie. Do następnego. Cześć. Hej.